pustyni i w puszczy zmieniło całe życie Gwiazdora. Staś Tarkowski stał się uwielbianym przez młodzież bohaterem filmowym, a Tomasz Mędrzak szybko zyskał ogromne grono wiernych fanów. Rola w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza miała kluczowy wpływ na dalszy przebieg jego kariery. W pustyni i w puszczy na zawsze zmieniło życie Tomasza Mędrzaka. Rola Stasia Tarkowskiego przyniosła mu ogromną popularność, szybko stał się wielką gwiazdą i zyskał ogromne grono fanów. Dziś aktor zmienił się niemal nie do poznania, ciężko rozpoznać w nim chłopca z ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza. W pustyni i w puszczy zupełnie odmieniło życie Tomasza Mędrzaka serialowa ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza PT. W pustyni i w puszczy z 1973 roku to dzisiaj już niemal kultowy polski serial dla młodzieży, który wpłynął na wiele pokoleń młodych widzów. Dla Tomasza Mędrzaka, który wcielił się w rolę Stasia Tarkowskiego w tej produkcji, był kluczowym momentem w życiu, który nadał kierunek całej jego przyszłej karierze zawodowej. Tomasz Mędrzak przyszedł na świat się 18 grudnia 1954 w Łodzi. Od zawsze marzył o pracy w branży filmowej, ale nigdy nie myślał o zostaniu aktorem. Chciał zostać operatorem i jak wspomina po latach, na przesłuchanie do roli Stasia Tarkowskiego udał się z czystej ciekawości. Miałem wtedy 17 lat. Chciałem zobaczyć, jak wygląda wytwórnia filmowa. Od wejścia zrozumiałem, że nie mam żadnych szans na rolę, bo kręciło się tam z 50 Stasiów, wyznał Tomasz Mędrzak. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, kilka miesięcy po pierwszych przesłuchaniach, okazało się, że to właśnie on został wybrany do roli Stasia. Na planie otuchy dodawała mu mama, która później również wystąpiła w niewielkiej roli w produkcji. Mędrzak szybko stał się wielką gwiazdą i odkrył, że aktorstwo jest jego powołaniem. Po obronie dyplomu w 1979 roku związał się z warszawskim Teatrem Ochota, w którym przepracował 30 lat. Po rozstaniu z Ochotą, założył z przyjaciółmi Teatr TM, który działa do dziś. Gwiazdor w pustyni i w puszczy poświecił się pracy w teatrze. Kilka lat później ponownie stał się gwiazdą uwielbianego przez Polaków w serialu Dom, gdzie wcielił się w rolę Leszka Talara. W swojej karierze wystąpił w wielu produkcjach telewizyjnych, jednak największą satysfakcję dawała mu praca w teatrze, której od 2000 roku poświęca całą uwagę. Od tamtej pory zrobił tylko jeden wyjątek i wystąpił gościnnie w jednym z odcinków serialu Na dobre i na złe w 2015 roku. Aktor na przestrzeni lat zmienił się niemal nie do poznania i ciężko rozpoznać w nim młodego Stasia z W pustyni i w puszczy. Fani Gwiazdora są wdzięczni losowi, który sprawił, że młody Tomasz Mędrzak zdecydował się na udział w tamtej produkcji.
Dzięki temu do dzisiaj mogą oglądać swojego ulubieńca na deskach teatru. Ale serial z 1973 roku wpłynął nie tylko na jego karierę zawodową. Na planie poznał wtedy Marię, nastoletnią córkę kolegi reżysera, z którą 3 lata po premierze wziął ślub i doczekał się córki, Marty. Fotografia East News, źródło, Interia.